tak żeby móc też kątem oka zerknąć na Maryję w ikonie Jasnogórskiej. Powiem na początek to, co powtarzam może nie od maja 2019 roku, ale trochę później, bo parę tygodni potrzebowałem, czy miesięcy, żeby zrozumieć, że Pan Bóg pozwala mi na nowo i inaczej odkryć fragment modlitwy, którą zaczynaliśmy mszę świętą. Formularz mamy z Matki Bożej Częstochowskiej, czyli 26 sierpnia. I przynajmniej 35 razy, bo jestem 35 lat księdzem, tę modlitwę śpiewałem. Ale na nowo odkrywam tę myśl, że Pan Bóg wsławił obraz jasnogórski niezwykłą czcią wiernie. I to się dzieje. To się dzieje. Bardzo dziękuję, że jesteście, bo teraz też objawia się niezwykła cześć nas, ludzi wierzących, jaką oddajemy Bogu w znaku tej pięknej i świętej ikony jasnogórskiej. To się wyraża w różny sposób. Na zewnątrz, w pięknych dekoracjach, w oprawie liturgii, ale najpiękniej w ludziach, w sercach naszych, które Maryja po swojemu otwiera dla jej Syna. I ludzie wracają nieraz po długiej przerwie, tak jak kiedyś ponad 40 lat temu, kiedy Maryja w znaku tej samej ikony odwiedzała nasze kościoły. Było ich wtedy trochę mniej, bo nowe parafie powstały, nowe wspólnoty. Pewnie wszyscy zauważyli, że trochę czekałem ze znakiem krzyża, z rozpoczęciem mszy świętej, bo nam ewangeliarz spadł. Spadł na tę piękną, zabytkową posadzkę, ale można by powiedzieć, że spadł na ziemię. Słowo Boże spadło na ziemię. Słowo spadło na ziemię. I Pan Bóg posłużył się Maryją, wybrał ją z nas, ludzi, żeby odwieczne słowo Ojca mogło spaść na ziemię. Może warto, żebyśmy tak poszli za tym znakiem upadającego ewangeliarza i u kresu już Adwentu zachwycili się tym właśnie, że to przez Maryję Jezus spada na ziemię. Jest taki pomnik świętego Antoniego w Padwie, w Wirydarzu, gdzie Antoni Franciszkanin stoi z wyciągniętymi rękoma, jedną z nieba ściąga Jezusa i takie dzieciątko Jezus trzyma w locie za rękę, a drugą dłoń wyciąga tak, żeby podejść i uchwycić się tej ręki. Jest takim pomostem między niebem a ziemią. Takim pomostem jest Maryja. I tak jak powiedziałem na początku mszy świętej, Maryja przychodzi do siebie, przychodzi do swojego domu. Na to wzgórze Przemysła, gdzie czczona jest jako Matka Boża w cudy wielmożna Pani Poznania. Czczona jest w trochę mniejszym wizerunku, ale bardzo podobnym. Na tej samej ręce trzyma Maryja Jezusa, Jezus trzyma księgę, ona tak samo wskazuje na niego. I podobny ołtarz ma Maryja na Jasnej Górze, jak tutaj, z czarnego drewna, ale jak powiedziałem ojcu Kustoszowi, na Jasnej Górze nie ma tych tańczących kolumn.
Kto nie widział, jak się te kolumny kręcą, to musi jeszcze tutaj przyjść i poprosić ojców, żeby to pokazali. Tańczące kolumny przed wizerunkiem Maryi i Jezusa. Po to Maryja przychodzi do nas, żeby odwieczne słowo Ojca spadło na ziemię. Tą ziemią jesteś Ty, jestem ja. Tą ziemią są nasze serca. I to słowo już spadło w nasze serca, bo nie byłoby nas tutaj, gdyby Duch Święty nas nie uzdolnił do tego, żebyśmy tu przyszli i uwielbiali Jezusa przez Maryję. To słowo zapadło w nasze serca już, ale ciągle wiemy, że potrzebujemy na nowo otwierać się, karmić się Bożym Słowem, nawracać się, umacniać naszą wiarę, iść na głębie. Nie wystarczy raz podjąć decyzję, ale trzeba ciągle na nowo. I biada człowiekowi, który powie, że już dosyć, że już wszystko osiągnął we wierze. To niewiele zrozumiał z tego, o co chodzi, że słowo ma spaść na ziemię. I chcemy Panu Bogu przez Maryję dziękować za te wszystkie wspólnoty, które tu zostały wymienione i za wszystkich też anonimowych ludzi, którzy przychodzą tutaj niezwiązani ze wspólnotami, z tym kościołem, z tym klasztorem, ale tutaj pozwalają, żeby słowo spadało w ich serce. Sam wiele razy się tutaj modliłem, też przed wizerunkiem Matki Bożej. Często korzystałem z sakramentu pojednania i pokuty ze spowiedzi świętej, jeszcze po tej stronie kościoła, gdzie Matka Boża, jeszcze na dzwonek i klękałem zawsze przed tym pięknym, wielkim krucyfiksem, dziękując Jezusowi za to, że ofiarował się za mnie, za mój grzech. I dziękujemy, że w tym sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej można zanurzyć się w Bożym miłosierdziu już po drugiej stronie świątyni i już nie na dzwonek, ale jest stały dyżur od czasu, kiedy mamy tutaj też kaplicę dzienną adoracji Najświętszego Sakramentu. I to, co też zawsze od lat już pamiętam, te piękne dekoracje żłóbka grobu Pańskiego, inspirujące do tego, żeby wejść w głębie tej tajemnicy przyjścia Jezusa, czy ofiarowania się za zbawienie świata. Chcemy Bogu dziękować za to, co nam przypomniał święty Paweł, że nie jesteśmy już niewolnikami, ale synami Boga, przybranymi dziećmi Bożymi, siostrami i braćmi Jezusa i możemy tak jak On, mamy prawo do tego, mamy ten przywilej, tak jak On mówić do Boga, Ojcze. A skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, to święty Paweł mówi, że jesteśmy dziedzicami nieba. Dziedziczymy to, co jest własnością Ojca. I dziękujemy za to, że przez tego, który spadł na ziemię, przez Maryję, przez Jezusa, jest niebo otwarte nad nami. I nie musimy go otwierać naszą pobożnością, naszą pokutą, pokorą, jest otwarte. I otrzymaliśmy bilet do nieba. I chcemy Cię prosić, Maryjo, żebyśmy tak jak Ty potrafili ten bilet wykorzystać, żeby on Cię nie zmarnował, bo tak też może być. I żeby Jezus, który spadł w nasze serca, mógł się radować kiedyś naszą obecnością w niebie, tak jak raduje się Twoją obecnością, obecnością świętych zakonu serafickiego, szczególnie
świętym Franciszkiem, świętą Klarą, świętym Antonim. Dziękujemy Ci za to, Maryjo, i prosimy, byś stawiała się za nami. Jasnogórska Królowo Polski, módl się za nami. Matko Kościoła, wspomożenie wiernych, pocieszycielku strapionych, Królowo Rodzin, Królowo Apostołów, no i Matko Boża w cudy wielmożna, Pani Poznania, módl się za nami. Wyznajmy naszą wiarę.